A widzisz Gucia? I oczywiście zastanawiam się nad tym, co to byłoby, czy co to będzie, jak lasy chcą sprywatyzować. Chcą odebrać nam tę frajdę możliwości swobodnego chodzenia na grzyby. 2,5 tysiąca podpisów pod petycją o referendum w sprawie e, zakazu prywatyzacji lasów zmielono. Więc moi drodzy Lubuszanie, pomyślcie, co się stanie, jeśli nie będziemy mogli wchodzić do lasu, zbierać grzybów, jagód, borówek, e, czegokolwiek. Już nie mówiąc o trasach rowerowych, wędrówkach pieszych, biegacze przecież. No, no, e, a ktoś te decyzje chce podjąć. Ręce precz od polskich lasów. Ręce precz od polskich lasów. Niech żyje grzybobranie. Sezon otwarty. Zapraszam do lasów na Ziemi Lubuskiej. Wędrujcie, zbierajcie tak jak ja. Takie piękne okazy.